Redakcja trzęsła się od potężnych uderzeń maszyny rotacyjnej. Nagle szarpnęły się drzwi. Tupot przeleciał korytarzem. Rewolucję mamy! Polska nastała! Gdzie rewolucja? Tu, na ulicy, już! Tutaj wszystko jest historią. Cały wystrój gabinetu jest wystrojem, który ma około setki lat. Tutaj urzędowali wszyscy prezydenci, częściowo także z czasów autonomii galicyjskiej, ale nie tylko. Tutaj jest stolik, przy którym podpisano przekazanie władzy Austriacy władzom polskim. Także tutaj każdy mebel jest częścią historii. Kraków jako pierwsze miasto 31 października, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, stał się wolnym miastem. W pozostałych miastach, gdzie się odbywał podobny proces, to on miał charakter wyłącznie wojskowy. Część polskich oficerów i żołnierzy przypinała sobie kokardy i przejmowała władzę wojskową. Natomiast Kraków miał to, że tutaj nie tylko władza wojskowa została przejęta, ale tutaj także się toczyły polityczne rozgrywki. Tutaj także była taka quasi-władza administracyjna. Stąd można mówić, że Kraków był faktycznie pierwszym tego typu miastem. Po obu stronach sukiennic tłumy się przewalały. Ciche powietrze ostatnich dni października obejmowało rozgwar ludzki, układając wokół głosów wzburzonych ścisłą czujność chłodu i powagi. Przed kratami odwachu ciżba sobie po piętach dreptała. Z tłumu wyrwał się krzyk potężny. Żołnierze ze strychów odwachu spuszczali na dół, aż na sztachety, biało-amarantową flagę. Nieocenioną kroniką wydarzeń, zjawisk, ludzi, dodam, że kroniką ilustrowaną, jest popularny IKAT, czyli Ilustrowany Kurier Codzienny, w dodatku rejestrującą, dokumentującą wydarzenia dzień po dniu, od pierwszego numeru aż do ostatniego w 1939. Starsi ludzie pamiętają napis ruchomy neon na fasadzie Pałacu Pracy. Pamiętają również wybiegających z drukarni rozkrzyczanych gazeciarzy. No i oczywiście pamiętają barwną postać właściciela największego koncernu w tej części Europy, Mariana Dąbrowskiego. Centrum dowodzenia całym koncernem mieściło się na piętrze drugim. W środku na pierwszym piętrze zamontowano nowoczesne maszyny do druku płaskiego, linotypy. Natomiast całość wieńczyła jak gdyby instalacja łączności, która znajdowała się na dachu Pałacu Prasy. Obok anten umożliwiających łączność ze światem. Wiemy, że IKAT współpracował z agencjami międzynarodowymi. Również znajdowała się tam budka telegrafisty. I można powiedzieć, że tak uzbrojony w te anteny, w tą budkę Pałac Pracy, niczym krążownik wyłaniał się dziobem, fasadą u zbiegu ulic Wielopola i Starowiśnej. Stąd nazwa Krążownik Wielopole. Wszystkie rozmowy z oficerami utwierdziły Barcza w przekonaniu, że nic się tu nie zmieniło przez cały ten czas. Powstanie, entuzjazm, spisek. Przebrnąwszy stepy krwawego entuzjazmu od Petersburga do Podwołoczysk, marzył właśnie o czym innym. O gładkich, pełnych chirurgicznej prostoty ramach. No, a zresztą co słychać, Rasiński? Zresztą wszędzie to samo. Radość, szalona radość z odzyskanego śmietnika. Który my w salon przemienimy? Thank you.
historia powojenna u nas wygląda zupełnie inaczej niż historia powojenna we Francji, w Belgii czy w Wielkiej Brytanii. 11 listopada 1918 roku, koniec działań wojennych, ale wyłącznie na froncie zachodnim. 11 listopada na froncie wschodnim, czy również w Polsce, nie oznacza zakończenia działań wojennych. Mamy konflikty prawie z wszystkimi sąsiadami. Dopiero podpisanie w marcu 1921 roku traktatu ryskiego, kończącego wojnę z Rosją bolszewicką, spowodowało, że możemy powiedzieć, iż od tego momentu możemy stabilizować sytuację w Polsce, tym samym w Krakowie. Wśród szarego tłumu, niby żelazna brona wśród grudy ruchliwej, ciągnęła kompania piechurów austriackich pomieszanych z legionistami. Szli mocno, gęby uśmiechnięte wystawiając na wrzask radości, tupiąc donośnie gwoździami podeszwy, które gładzili w nieobjętym trudzie na kamieniu wszystkich Alp, różnej Ukrainy, wszelakiego Podola i każdej drogi polskiej. Krakowianie oczywiście cieszą się z odzyskanej niepodległości, wolności, ale nie wszyscy. Niektórzy jednak wspominają bardzo dobrze rządy austriackie. Euforia w Krakowie, podobnie jak i w innych miastach Królestwa Polskiego, Galicji, nie mogła trwać długo. Brakowało wszystkiego. Ceny były kosmiczne. Brakuje energii elektrycznej, brakuje również gazu, żeby oświetlać lampy gazowe. Brakowało węgla. Kwestia Śląska Cieszyńskiego jest nierozstrzygnięta, a Górny Śląsk z zasobami węgla znajdzie się w granicach Rzeczpospolitej dopiero w 1922 roku. Ogonki przed sklepami zamieniały się we wrzaskliwe manifestacje. Dochodziło do rozruchów na Kazimierzu i Stradomiu, które przekształcały się w antyżydowskie wystąpienia i napady na sklepy. Pod magistratem odbył się wielki wiec, na którym przemawiał Ignacy Daszyński. Gospodarkę zjada inflacja. Cieszymy się jednak wolnością i chlubimy niepodległością. Wszyscy wołają Polska, ale nie wszyscy wiedzą jaka. Dochodzi do rozruchów, w których ostrze bywa skierowane przeciwko Żydom. Na Uniwersytecie Jagiellońskim przede wszystkim, również na innych krakowskich uczelniach, rozpoczyna się tak zwana walka o numerus clausus i numerus nullus, czyli próba wypchnięcia wręcz Żydów z uniwersytetów, a przynajmniej ograniczenia ich liczby w murach uniwersyteckich. I tutaj ciekawa sytuacja. Po stronie Żydów staje rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Władysław Natanson. Stał się ofiarą zamachu bombowego. Wielki uczony, który wyprzedził swoją epokę. Zniszczeniu uległa część jego domu. Szczęśliwie nikt nie zginął, ale zniszczenia materialne były bardzo poważne. Dobrze pamiętam ów początek listopada 1923 roku. Miasto dyszy niepewnością, rozgorączkowane wylega na ulice. Strajkują pocztowcy, kolejarze, zawieszone prace u Zieleniewskiego na Grzeguszkach. Za pomnikiem Rejtana zobaczyłem zwarty oddział policji stojący na rogu Basztowej i Jasnyka. Tuż za hotelem krakowskim mrowiła się masa ludzka stojąca przed piętrowym domem robotniczym, z którego powiewały czerwone chorągwie. Nikt wtedy nie wiedział jeszcze, że wkrótce tłum natrze na stojący oddział wojska i rozbroi go. Tamto miasto i tamten jesienny dramat krakowskiej ulicy wspomina Władysław Krygowski, wówczas uczeń pobliskiego gimnazjum króla Jana Sobieskiego, a znacznie później autor książki W moim Krakowie nad wczorajszą Wisłą. Pan Władysław był przede wszystkim znakomitym znawcą gór. O górach więc toczyliśmy rozmowy, pozostawiając gdzieś z boku Kraków, o którym na szczęście Nestor turystyki górskiej nie zapomniał. Pora zatem podążać nad wczorajszą Wisłę śladem pamięci krakowskiego gimnazjalisty.
Krwawe zmagania robotników z policją i wojskiem w listopadzie 23 roku pochłonęły 32 ofiary. Zginęli robotnicy i żołnierze oraz kilka przypadkowych osób. Podczas nieudanej szarży ułanów na Śliskim Bruku padło też kilkadziesiąt koni. Biegłem jak nigdy i naraz między zbiegiem Basztowej i Dunajewskiego zobaczyłem kilkanaście skrwawionych koni leżących na środku ulicy, którą przewalały się w różne strony grupy ludzi. Wokoło pełno rynsztunku rozsypanego na jezdni i chodnikach, lance ułańskie z żółtymi proporczykami 8. pułku ułanów. A pod żelaznym płotem otaczającym planty opatrywano rannych. Krakowski samorząd po 1918 roku zmagał się także z wielkimi trudnościami. Pierwszym prezydentem Krakowa po odzyskaniu niepodległości był Jan Kanty-Fedorowicz, długoletni radny miasta Krakowa. Już musiał się zmierzyć z ubóstwem i nędzą mieszkańców. Fedorowicz miał bardzo dobrych współpracowników na urzędzie swoim prezydenckim. Przede wszystkim był to Józef Sare, wiceprezydent miasta pochodzenia żydowskiego, odpowiedzialny za finanse oraz budownictwo w mieście. To dzięki właśnie staraniom Fedorowicza i Sarego miasto Kraków powzięło udziały w kopalniach węgla kamiennego w Jaworznie i w kamieniołomach w Miękini. To zapewniło dostawy węgla czy materiałów budulcowych, jeżeli chodzi o właśnie cegły i kamień. Odpowiedzią na światowy kryzys ekonomiczny 1936 roku była marcowa fala strajków w krakowskich fabrykach. Gdy do Sucharda zaczęły dołączać inne zakłady, a policja siłą zaczęła usuwać protestujących w Sempericie, akcja strajkowa przeniosła się na ulice Krakowa. I znów, podobnie jak z początkiem międzywojnia i niemal w tym samym miejscu, przy ulicy Basztowej, polała się krew. Od strzałów policji zginęło 8 osób. Pogrzeb ofiar przybrał charakter potężnej manifestacji. W kościołach odczytano orędzie księdza kardynała Adama Sapiehy. W kraju szerzy się okropna nędza. Spychamy ten stan na tak zwany kryzys. Wiemy dobrze, że on dotknął dziś i pracodawców, i pracujących. Ale czy zawsze w równej mierze? Czy jednak zbyt wysokie wynagrodzenia jednych nie powodują nieuczciwego wyzysku, biedy? Krwawe wypadki w Krakowie są tego jaskrawym dowodem. Kraków okresu dwudziestolecia międzywojennego to nie tylko problemy, to również imponujący rozwój gospodarczy. Miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych Polski. Mamy świetnie rozwijający się przemysł kosmetyczny, by wspomnieć tylko założoną w 1924 roku firmę kosmetyczną, słynne Miraculum. Do reklamy firmy zostały zatrudnione dwie słynne kobiety, mianowicie Zofia Batycka, Miss Polonia z 1930 roku oraz ówczesna gwiazda estrady Hanka Ordonówna. Zwrócę uwagę na firmę Adama Piaseckiego, producenta słynnego też batonika Danusia. To było po prostu imię jego ukochanej. Piasecki zapoczątkował w Krakowie nowoczesną reklamę, która polegała na tym, że na zegarach, które mieściły się bądź to na dworcu kolejowym, na przystankach, zamieszczał takie dyskretnie wkomponowane nazwy swojej firmy. Tuż przed wybuchem II wojny światowej otwarto również zakłady w Czyżynach. Zieleniewski prowadził własną stocznię na Grzegorzkach. Wspomnę, że to jest czołowy ośrodek drukarstwa, przemysłu poligraficznego. Mamy tutaj drukarnię uniwersytecką, drukarnię narodową, drukarnię Anczyca, prężnie działającą drukarnię koncernu prasowego Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Moje zdanie między Ilustrowanym Kurierem Codziennym, Pałacem Prasy, a
mieszkańcami Krakowa przez lata dwudziestolecia międzywojennego powstała taka nierozerwalna więź. Dotyczy też rodziny, mojej rodziny. A wyjaśnię, że mój dziadek był jednym z braci Mariana Dąbrowskiego, to był Kazimierz Dąbrowski, i on był również dziennikarzem i pracował w koncernie. Właśnie w tygodniku Światowid pisywał. Był to tygodnik, pismo wydawane na bardzo wysokim poziomie. Dąbrowski sprowadził po druku tego tytułu najnowocześniejsze maszyny rotograwiurowe. Chodząc po nieraz pustych korytarzach, zaczął narastać jakiś związek metafizyczny pomiędzy mną i tym gmachem. Znaczy zacząłem z coraz większą przyjemnością tam czasami bywać i próbować jakoś odtwarzać atmosferę tamtych lat. W 1926 roku prezydentem miasta Krakowa został wybrany Karol Rolle. Był z przekonania demokratą i przez wiele lat właśnie w tym stronnictwie politycznym działał. Myślał o tym, żeby Kraków stał się takim centrum urzędniczym dla Kresów Południowo-Zachodnich, dla Małopolski Zachodniej, Górnego Śląska, województwa kieleckiego. Myślał o tym, żeby Kraków nadal pozostawał tym centrum nauki, kultury. Myślał też o tym, że Kraków będzie ważnym ośrodkiem turystycznym na ziemiach polskich. Jest w miejscu, gdzie urodziłeś się i pracujesz, coś, czego nie da się ująć w słowa. W górach jesteśmy sami tylko i samotni, choć to samotność szczególna. W mieście żyjemy we wspólnym tłumie, w kręgu szczególnej niewoli, którą sami wybraliśmy. Żyjemy swoim życiem i życiem innych ludzi. To też miasto niejedno ma oblicze. Autor tych słów, Władysław Krygowski, pisarz, publicysta, poeta, był przede wszystkim człowiekiem gór. Nic dziwnego. Wyrastał w środowisku krakowskim. Jego ojciec Stanisław, wybitny prawnik, wspierał Polskie Towarzystwo Tatrzańskie swoją wiedzą. No i taki kierunek wybrał swojego losu, że oto z tym towarzystwem związał się na całe życie. W nowej rzeczywistości, w rzeczywistości dwudziestolecia, góry nabrały jakby nowego znaczenia. Bo przecież w tym czasie rodziła się nowa turystyka. Powstała w 1903 roku sekcja turystyczna Towarzystwa Tatrzańskiego. Już w 1935 przekształciła się Klub Wysokogórski, a w Krakowie było wielu wybitnych turystów. Wśród nich Jan Wacław Czerwiński, prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, i w nieco późniejszym czasie Władysław Krygowski, który był przecież i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i sekretarzem urzędującym, załatwiającym wiele, wiele pożytecznych spraw dla gór. Wzgórza Lasu Wolskiego, pozostające w ścisłych granicach Krakowa dzięki zabiegom prezydenta Juliusza Lea, istotnie dowodzą, że miasto niejedno ma oblicze. Walor zanurzonych w zieleni parowów, wzgórz i wapiennych skałek, odległych na wyciągnięcie ręki od rynku głównego, potrafili docenić również następcy Lea. Karol Rolle, który w rozwoju turystyki upatrywał szans dla Krakowa, w pełni poparł na przykład pomysł przyrodników, aby na jednym ze wzgórz o nazwie Pustelnik założyć ogród zoologiczny. W ten sposób doszło do powstania, jak wówczas mówiono, zwierzyńca fauny krajowej. Krakowski Ogród Zoologiczny został powołany i otwarty 6 lipca 1929 roku w obecności prezydenta miasta Rolle,
i w obecności prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego. Ogród został powołany z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Przyrody imienia Mikołaja Kopernika. Towarzystwo złożone z notabli kochających przyrodę. Między innymi był tam Holzer, przyrodnik Karol Łukaszewicz i patronował temu w szczególny sposób magistrat. Przy ulicy, którą znamy dzisiaj jako Oleandrę, miał miejsce wymarsz pierwszej kompanii kadrowej. I to wydarzenie nadało bardzo wyraźny ton temu, czym mają być aleje w przyszłości. Mają być miejscem, gdzie kultywuje się polską niepodległość. I stąd też ta przestrzeń, gdzie rozmnożyły się budynki związane z edukacją, z uniwersytetem, z kulturą, miały bardzo wyraźnie swój polityczny, ideowy podtekst. Decyzja o powstaniu Alei Trzewieszczów jest związana z decyzją o powstaniu Wielkiego Krakowa oraz na kanwie towarzyszącego mu konkursu urbanistycznego, będącego pierwszym nowoczesnym konkursem urbanistycznym na ziemiach polskich. O ile w początkowym okresie Kraków tracił, można powiedzieć, tą swoją charyzmę, którą posiadał w okresie galicyjskim, to nie można tego powiedzieć o nauce. Uniwersytet Jagielloński nadal pozostawał tym ważnym ośrodkiem naukowym. W latach 30. zaczęto budować gmach Biblioteki Jagiellońskiej przy Alejach Mickiewicza, bo poprzednio Biblioteka Jagiellońska mieściła się w gmachu Kolegium Maius i gmachu Kolegium Nowodworskiego, które oczywiście były niewystarczające jak na potrzeby nowoczesnej biblioteki uniwersyteckiej. Obok Biblioteki Jagiellońskiej w latach 30. zdecydowano się także wznieść kolejny monumentalny gmach kluczowy dla rozwoju polskiej kultury, mianowicie Muzeum Narodowe. Został wykonany przez architektów krakowskich Czesława Boratyńskiego i Edwarda Kreislera, którym towarzyszył autor projektu konkursowego Bolesław Schmidt. I jeszcze przed wybuchem I wojny światowej rozpoczęto prace, które miały doprowadzić do stworzenia w Krakowie Akademii Górniczej. Jednak na razie nie było odpowiedniego zaplecza, stąd wszystkie posiedzenia profesorskie, założycielskie odbywały się w gmachach Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dwudziestoleciu rozpoczęto budowę nowego gmachu Akademii Górniczej, który do dnia dzisiejszego istnieje. Ważnym wydarzeniem w życiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym okresie było także stworzenie nowego wydziału. W 1923 został powołany Wydział Rolniczy, przekształcony odrębną Akademię Rolniczą, dzisiaj Uniwersytet Rolniczy. Powstało też Wyższe Studium Handlowe o charakterze uczelni prywatnej, przemianowane później w Akademię Handlową. Uczelnia ta nadal istnieje w Krakowie pod nazwą Uniwersytetu Ekonomicznego. Architekturę ku pokrzepieniu serc i umysłów wspomagały równie monumentalne budowle także poza obrębem Alei Trzechwieszczów. Przy Placu Szczepańskim zbudowano imponujący wzrostem gmach nieistniejącej komunalnej kasy oszczędnościowej. Na rogu Rynku i Świętego Jana ostre sprzeciwy wzbudzała supernowoczesna kamienica Wiedeńskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Feniks. Jako tak zwana kolonia urzędnicza powstało modernistyczne osiedle Cichy Kącik, którego nazwa pochodzi od nieistniejącej już kawiarni na skraju Błoni. Drugi dom studencki Żaczek. W gmachu służącym istotnie pokoleniom Żaków trudno dopatrzyć się klasycyzującej formy pierwotnego założenia. W 1918 roku po raz pierwszy wśród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego odnajdujemy także panie. To jest niewątpliwie duża zasługa Kazimiery Bujwidowej, która o to cały czas przez długie lata walczyła. Dom studentek, słynna do dzisiejszego dnia Nawojka,
to także taki materialny ślad działalności Kazimiery Bujwidowej, żony profesora, który założył drugą na świecie, a pierwszą na ziemiach polskich, stację szczepień przeciwko wściekliźnie. Bujwid oprócz nauki bowiem poświęcał wiele czasu i energii sprawom, które dzisiaj byśmy określili mianem spraw społecznych. I ta cała działalność polityczno-społeczna miała swoją kontynuację w okresie międzywojennym. Dom Bujwidów nadal jest otwarty. Niektóre przyjaźnie trwają bardzo długo. Taką osobą ważną w życiu Bujwidów jest Józef Piłsudski, z którym, można powiedzieć, pierwsze kontakty, no to są czasy jeszcze właśnie przed wybuchem I wojny światowej, a w dwudziestoleciu międzywojennym nadal są podtrzymywane. Jesteśmy w domu rodzinnym Adama i Kazimiery Bujwidów, osób bardzo awangardowych, nowoczesnych. Odo, twórca zakładów szczepionkowych, które właśnie tutaj mieściły się, w tym domu, na parterze, namawiał wszystkich do tego, żeby czynnie uprawiać sport. Kazimiera wraz ze swoimi przyjaciółkami, słynnymi pisarkami, działaczkami, były właśnie w tej pierwszej fali feministek. Kraków miał to szczęście, że miał w swoich szeregach wybitnych profesorów. Aleksander Rozner, znakomity ginekolog i położnik. Człowiek, który poświęcił, w zasadzie można powiedzieć, swoje zdrowie i życie budowy nowoczesnej kliniki, która do dzisiejszego dnia jest dobrze widoczna. Na okres międzywojenny także przypada powstanie nowoczesnego gmachu klinicznego dla kliniki otolaryngologicznej, której profesorem wówczas jest profesor Miodoński, jeden z najwybitniejszych otolaryngologów nie tylko polskich, ale i światowych. W Krakowie najbardziej luksusowym miejscem oprócz Wawelu był w tym okresie Grand Hotel. A Dąbrowski tutaj przychodził codziennie na kawę, filiżankę kawy i sok pomarańczowy, ale bywał też z innego powodu, ponieważ tutaj się spotykała elita, tak zwana śmietanka towarzyska. Znajdujemy się właśnie przy stoliku profesorskim, gdzie Marian Dąbrowski spotykał się z, powiedzmy to, naukową elitą Krakowa, ale ważniejszy był stolik okrągły, który pełnił rolę takiej nieoficjalnej Rady Miasta, któremu przewodniczył Marian Dąbrowski, gdzie w tym elitarnym gronie podejmowano istotne, bardzo ważne decyzje dla Krakowa. Być może w latach 20. stolików obsługiwał kilkunastoletni kelner Tadeusz Kurtyka, późniejszy pisarz znany pod pseudonimem Henryka Worcela, autor bestsellerowej autobiograficznej powieści Zaklęte rewiry, związanej dosłownie od kuchni z pracą w krakowskim Grandzie. Siedzimy tutaj w tym Grandzie, prawda? Obserwuję to wnętrze. To wnętrze dla taty musiało być czymś szczególnym, czymś niezwykłym, bo przecież on jako 16-letni chłopak wyrwał się ze środowiska zapyziałego, biednego środowiska wsi podtarnowskiej do tętniącego życiem kulturalnym Krakowa. Zaczął tu się powolnie przebijać od pomywacza do kelnera. Skończyło się to dosyć wyróżniającą się karierą literacką, prawda? On się podejmuje dyscypliny, która przecież nie wyniósł z tej wiejskiej chałupy, mianowicie literatury. Nagle okazuje się, że posiada w tym kierunku jakiś szczególny dar i tworzy w okresie tej swojej kariery w Grand Hotelu książkę, która staje się bestsellerem. Dokładnie to samo się dzieje ze mną. Żyjącym w PRL-u, w tych skromnych warunkach, rozpoczyna się dla mnie okres takiej fascynującego wzlotu górskiego, a w ostatecznym rozrachunku jakiejś tam kariery też publicznej. I cóż, można powiedzieć, że nasze życie przebiegało poniekąd w jakichś równoległych rzeczywistościach, w równoległych światach, które w bardzo intrygujący sposób miały w sobie ten sam nurt kreacji.
Marian Dąbrowski wielokrotnie wywierał wpływ na to, co się w tym mieście działo. I tak było z wielką akcją odbudowy Wawelu. Tak było z finansowaniem prac archeologicznych przy kopcu Krakusa. Ale też tak było, że on przeznaczając sporą kwotę pieniędzy zainicjował wybudowanie, właściwie przerobienie, zaadaptowanie budynku u zbiegu ulic Krupniczej i Karmelickiej na Teatr Bagatela, którego zresztą po uruchomieniu był pierwszym dyrektorem. Pierwsi znakomici goście nowego teatru, uroczyście otwartego już w październiku 1919 roku, podziwiali czar wnętrz zaprojektowanych z paryskim szykiem. Czekało ich później jeszcze premierowe przedstawienie komedii Gabrieli Zapolskiej Kobieta bez skazy. Sztuka do niedawna zakazana przez cenzurę tak wzburzyła krakowskie matrony, że nie pozwalały swoim podopiecznym nawet zbliżać się w okolice ulicy Karmelickiej, gdzie znajdował się budynek Bagateli. Zgoła odmienna była scena teatru imienia Juliusza Słowackiego, o wielkiej narodowej tradycji, lecz zawsze poszukująca, wrażliwa na nowe prądy. Jednak sceniczny debiut Witkacego, wszechstronnego artysty zaliczanego w poczet najznakomitszych talentów XX wieku, natrafił na mur niezrozumienia. Mimo to krakowski teatr dwudziestolecia przodował w eksperymentach z nowym tworzywem scenicznym, na które zaczynała się otwierać także nowa publiczność. Przychodziłem wcześnie, aby widzieć jeszcze kurtynę Siemirackiego. Uśmiech Zaklickiej otwierał niebo, gdy mówiła końcowe zdanie Joanny Dark w sztuce Szoła. Wsłuchiwaliśmy się w nieskazitelną dykcję Węgrzyna, ciemny, niski głos Adwentowicza i niepowtarzalny wyraz wymowy Juliusza Osterwy. Lata plączą mi się i mogę pomylić przedstawienia z Teatru Słowackiego z przedstawieniami z Bagateli, otwartej w 1919 roku. Nie to jest chyba ważne. Ważne było oczarowanie teatrem i wzruszenia, których dostarczało słowo w ustach znakomitych aktorów. Związana byłam z Teatrem Bagatela po wojnie. Przed wojną, jak przechodziłam koło budynku Bagateli, aktorstwo w ogóle dla mnie wtedy nie istniało. Zajmowałam się malowaniem. Od małego dziecka, prawie 100 lat jestem w tym mieście. To miasto mnie zainspirowało, bo to było miasto artystyczne. Większość zjawisk, jeżeli chodzi o okres międzywojenny w sztuce polskiej, no to dotyczy Krakowa. Pod opieką Józefa Pankiewicza grupa artystów krakowskich, w tym Józef Czapski, Waliszewski, Jan Cybis, wyjechali, Hanna Rudzka-Cybisowa, wyjechali do Paryża i tam tworzyli. I z tego właśnie powstał bardzo duży nurt. Skrót kapiści pochodzi od KP, Komitet Paryski oczywiście. Byliśmy absolutnie w obiegu europejskim i ci artyści podróżowali i ta sztuka była oglądana tam w tych wielkich centrach i miała wpływ na to, co nasi artyści robili. Robili rzeczy wspaniałe, Leon Chwistek czy Tytus Czyżewski. To już jest ten nurt bardziej formistyczny, który jest oparty o kubizm. Ale te wszystkie nurty awangardowe, które szły tymi dwoma torami, czyli tym torem koloryzmu i torem formizmu, no to też miało odzwierciedlenie u nas i u nas miało taką specyficzną poetykę. Ostatnią przedwojenną polską awangardą nazywani są artyści pierwszej grupy krakowskiej, a formiści nazywani pierwszą po odzyskaniu niepodległości awangardą polską.
Pierwsza grupa krakowska to grupa 12 młodych studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Poszukiwali nowych rozwiązań, nowych form. Ten bunt związany był bezpośrednio z ulicą, z miastem, z tą niezgodą, jaką wyczuwali na sytuację społeczno-polityczną naszego kraju. Pierwsza grupa krakowska to nie tylko malarze. Jesteśmy w pracowni profesora Dunikowskiego, u którego nasi bohaterowie studiowali. Ulubionym miejscem, w którym artyści pierwszej grupy przesiadywali, dysputowali, była kawiarnia plastyków w domu Plastyka na ulicy Łobzowskiej. Tam rodził się tak naprawdę Teatr Krikot. Powojenna druga grupa krakowska nazywała się poniekąd też w jakiś sposób oddając hołd swoim starszym kolegom. A szczęśliwie przeżywszy wojnę, Jonasz ten, Maria Jarema i Adam Marczyński zasilili właśnie szeregi drugiej grupy krakowskiej, która związała się już pod egidą Tadeusza Kantora. I przyszło nam w wędrówce nowej, zwiedzając przystań obcych szlaków, w błękitnej łodzi tramwajowej poprzez wieczorny płynąć Kraków. Ja sobie przypominam ten Kraków jako miejsce spokoju, ciszy. Ludzie się nie spieszyli, jak się spotkał to... Panie sędzio, tytułowali się, kurczę. To trzeba było wiedzieć, jak się człowiek witał z kimś, żeby tytuł był. Bardzo się szanowali. Zwróciłam uwagę, że zawsze mężczyzna całował kobietę w rękę. Nawet się pytałam mamusi, o co to chodzi, powiedz mi, dlaczego to on robi. W okresie międzywojennym zaczęto ten Kraków budować w sensie marki Krakowa. To jest taki współczesny termin, ale oddający rzecz. Zaczęto myśleć o pewnych rzeczach. Iluminacja miasta nastąpiła, prawda? To zupełnie inny świat. Czarne dorożki. Dorożkarze raczej starzy, pochyleni. Cały szereg obrazów namalowałam Kraków w nocy, jak malutki biały konik, kaczara pochylony, wspaniały, wspaniały. Wprowadzono pewne rzeczy, które nam się wydaje, że są od zawsze, typu lajkonik, typu Emaus, typu szopki, tradycja szopek. To jest wtedy wprowadzona. Największym, powiedzmy sobie, wynalazkiem tego okresu, który działa do dnia dzisiejszego, to był pomysł prezydenta Mieczysława Kaplickiego o dniach Krakowa. Dni Krakowa pierwsze zostały w 1936 roku zrobione, no i trwa ta tradycja do dnia dzisiejszego. Także my mamy te tradycje piękne, ale niedługie. Pojęcie świętej wojny niewątpliwie narodziło się w Krakowie w odniesieniu do relacji futbolowych. Mamy przekazy, że Ludwik Gintel, owszem, jako najpierw twardy pomocnik Krakowi, użył tego sformułowania, chodźmy na tą świętą wojnę, w odniesieniu do spotkania z Wisłą Kraków, ale Ludwik Gintel to pierwotnie zawodnik Jutrzenki Kraków. Były dwa bardzo mocne kluby piłkarskie
żydowskie w Krakowie. Jeden to wspomniana Jutrzenka, drugi to Maccabi. One bardzo mocno rywalizowały i to w odniesieniu do tych klubów właśnie najprawdopodobniej Ludwig Ginter używał tego sformułowania. Ale Kraków to nie tylko piłka nożna. Mamy finalistkę również Wimbledonu. Tą osobą jest Jadwiga Jędrzejewska, tenisistka z Krakowa. Osoba, która była bardzo, bardzo długo i do dzisiaj pozostaje legendą. Hotel francuski, to tutaj powstaje bardzo ważna organizacja, wtedy jeszcze pod inną nazwą, a jest to obecny Polski Komitet Olimpijski. Miał zadanie wspierać przygotowania do udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Niestety rok 1920 Polska nie startuje ze względu na wojnę polsko-bolszewicką, ale pamiętajmy, że to tutaj jest kolebka. W 1933 roku, 6 października, w 250. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej w Krakowie na Błoniach zorganizowano wielkie święto kawalerii polskiej, rewie jazdy wojskowej polskiej. Przed trybuną, na której stał marszałek Józef Piłsudski, przedefilowało 12 najsłynniejszych pułków kawalerii polskiej. Jaki to był wtedy zamek i jak wyglądało całe wzgórze, trudno sobie dziś wyobrazić komuś, kto stanu z lat 1916-1920 nie widział, jak my na własne oczy. Biegaliśmy poprzez gruzy cegieł, łaziliśmy po komnatach zamkowych, pokonując ruiny kamieni, ryzykując nieraz obsunięcie się w głąb jakichś piwnic lub zapadnięcie istniejących tu i ówdzie podłóg. Czerwca do Krakowa z Francji przybyły zwłoki wieszcza narodowego. Początkowo zostały wystawione w Barbakanie, a następnego dnia uroczyście przeniesiono je do katedry wawelskiej. Zachowały się gęśle od Podhalan dla uczczenia pamięci Juliusza Słowackiego. W okresie międzywojennym Kraków był bardzo ważnym miejscem na mapie Polski, jeżeli chodzi o wydarzenia patriotyczne i pogrzeby wybitnych osobistości życia publicznego. To był spadek po dawnych czasach Wolnego Miasta Krakowa i Autonomii Galicyjskiej, kiedy te uroczystości budowały polską świadomość narodową. Byłam na tym pogrzebie marszałka Piłsudskiego. Byłam w kamienicy, gdzie patrzyłam z góry, nie z dołu. I widziałam cały pochód z marszałkiem. To była niesłychana sprawa. To był rzeczywiście, była żałoba po tym człowieku. Ciekawili mnie, bo to przecież byli zagraniczni goście, to byli, to tak jak patrzyłam, że cały świat żegna marszałka.
Prace nad sypaniem tego kopca, kopca niepodległości, kopca wolności, nabrały wielkiego tempa po śmierci samego marszałka Piłsudskiego w maju 1935 roku. Do Krakowa przybywały specjalne pociągi z wycieczkami, z młodzieżą, z wojskiem. Przywożono ziemię z różnych pól bitewnych. Tam, gdzie Polacy walczyli o swoją niepodległość od czasów Konfederacji Barskiej aż po 1920-21 rok. Z późniejszych lat utkwiło mi szczególnie w pamięci rekwiem Berlioza, które Orkiestra Symfoniczna i Chór Echo odtworzyły na pogrzebie Karola Szymanowskiego w 1937 roku. Staliśmy w tłoku w Mariackim Kościele jako delegaci Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Słuchałem i wydawało mi się, że sklepienie kościoła chwieje się nad tłumem, który kołysał się jak fala za falą. Koniec pisma był tragiczny, że Marian Dąbrowski do końca nie wierzył w wybuch wojny. W momencie, jak Niemcy weszli do Krakowa, to natychmiast objęli w posiadanie Pałac Prasy. Część redakcji zaczęła się ewakuować do Lwowa, ale wszystko już pod nieobecność Mariana Dąbrowskiego, który wraz z żoną wyjechał pod koniec sierpnia do Francji. Tam Dąbrowski posiadał swoją willę w Nicei. Co spowodowało, że Dąbrowski stracił cały swój majątek. No ale jeśli chodzi o koncert, to ten koncert po prostu w momencie wybuchu wojny zaczął znikać. Formalnie istniał do połowy października, do 26 dokładnie, pod kontrolą Niemców. No i to był ostatni numer IKC.